w góry. W ostatnim krogu byczyliśmy się w Byczynie, a dzisiaj będziemy się cieszyć w Cieszynie. Docelowo jedziemy na kilka dni do Wisły, ale zameldowanie mamy dopiero od 15. Chcieliśmy sobie zrobić jakąś fajną wycieczkę, więc wyskoczymy do Czech. Cieszyn akurat jest w połowie polskim, w połowie czeskim miastem, także trochę pozwiedzamy. Później sobie odpoczniemy i na pewno będziemy też zwiedzać dzisiaj Wisłę. Wyruszyliśmy z Wieruszowa i po drodze są tak piękne widoki. Jeszcze jest super słoneczko, wcześnie rano, ale naprawdę taka mega fajna trasa. Wcześniej tak wśród drzewek, teraz pola rzepaku. No, rozglądamy się zachwyceni. Zrobiliśmy sobie przystanek w Gliwicach. Zobaczyłam, że tuż przy trasie jest tężnia solankowa, także lecimy na spacerek, rozprostujemy nogi, może jakąś kawę złapiemy, chociaż nie wiem, bo jesteśmy w lesie. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, bo mamy jeszcze herbatkę, także akurat będzie idealna, żeby nas rozgryźć na spacerze. Jest mega przyjemnie. Wstęp jest bezpłatny, jest dużo leżaczków, takich miejsc, gdzie można się zrelaksować. Jest mega. No i naokoło las. No cudnie złapaliśmy oddech, zrobiliśmy sobie okrążenie i jest mnóstwo ławeczek i rzeczywiście dużo ludzi tutaj naprawdę spaceruje i korzysta, co jest mega, mega super. I tereny naokoło. Przefantastyczne, cisza, spokój i oddech. Niezależnie od okoliczności potrzebujemy kawy, a żeby się nie zatrzymywać na jakiejś stacji, bo stacje wszędzie wyglądają praktycznie tak samo, to zobaczyliśmy, że tuż obok Gliwic, i to serio się stykają chyba aż miejscowości, jest Zabrze i Gliwice już mamy zaliczone, byliśmy na Tężni, no to teraz kawka w Zabrzu. Kawiarnia Zabrzanka. No przyznacie, że jest ciekawiej niż na stacji benzynowej, w sensie ciekawiej by było, gdybyśmy nie mieli paliwa i przyszli tutaj na kawkę zamiast na stacji benzynową, ale paliwo mamy, więc ja tam wolę hot doga na stacji. Różowa kawa. Ale może być i różowa kawa. No dobra, bez szału ta kawa. Może smaczniejsza by była na tej stacji benzynowej, ale po prostu no tutaj było mało kawy w kawie, to dlatego jednak potrzebowaliśmy większego kopa. Już nam się krajobraz zmienił, już widać szyby. Takie nie szyby auta na przykład, czy okna, takie szyby. Szyby. Przed Cieszynem nadszedł czas, żeby zatankować, więc wracamy z podkulonym ogonem do kawki. Już piękne, górzyste widoki przed nami. Jesteśmy już w Cieszynie i upatrzyliśmy sobie jedno miejsce, bo już dawno marzyłam o tym, żeby zjeść takie góralskie placki i znaleźliśmy plackarnię w Cieszynie. Jejku, jakie piękne widoki. A więc wstukaliśmy ją w nawigację i kierujemy się prosto na obiad. Akurat mamy 13 za chwilkę, więc fajny czas, żeby jeszcze pozwiedzać sobie Cieszyn, później Wisłę, jak się już zameldujemy. I dzisiaj mamy taki dzień na luzie wycieczkowy. Także będziemy korzystać na maksa, szczególnie, że jest przepiękna pogoda i się zrobiło jeszcze cieplej. Jutro zaczynamy treningi. O, i tak przyjechaliśmy na szkolenie. Będziemy mega intensywnie od rana do nocy. Także tutaj podciągniemy formę. Ale zanim placki, musi być jakaś przystawka. Wiecie, jak my lubimy kulinarnie podróże, więc jak wpisałam w Google Cieszyn, to nie wpisałam Cieszyn co zobaczyć, tylko Cieszyn co zjeść. No i są właśnie tutaj takie słynne, lokalne kanapki cieszyńskie ze śledziem. I zaczęliśmy poszukiwania, tak, już w jednym sklepie byliśmy, pani powiedziała, że już się wyprzedały i podobno warto wcześniej rano po nie sięgnąć. Tak, znikają, rzeczywiście nie było, także szukamy dalej. Pani powiedziała, że na rynku powinny być. Mega ładnie. Ale my chyba tu w lewo. Taki fajny klimacik. A odkąd wysiedliśmy z samochodu, to słychać, jak się tutaj mieszają języki i na ulicy, jak ludzie rozmawiają, ale też wszystkie napisy czytamy, wszystko totalnie i jest i po polsku, i po czesku. O, nawet teraz powiesz nam coś mądrego? Czytasz po polsku, czy po czesku? Można było moczyć tyłek. Przyjrzyjmy się uważnie. Mamy tutaj Cieszyn polski i czeski, rzeka Olza. W zasadzie przyjechaliśmy tutaj totalnie bez planu, no poza tym, że chcemy zjeść placki ziemniaczane, ale po prostu stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy tak blisko, bo jesteśmy blisko Czech, więc chcemy zjeść, to logiczne, placki tak po węgiersku. A teraz ja nawet nie wiem, czy jestem jakieś góralskie może, to już chociaż nie wiem, że węgierskie, albo czeskie, albo polskie. Nie wiem, czy jesteśmy w Czechach, czy jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Czechach. Jesteśmy Polsce. Nad Olzą. Za, jeszcze w Polsce. Za Olzą. Po drugiej stronie. Wystarczy przepłynąć. Pięknie jest i lato się zrobiło.
No, nie trafiło na przypadkowych turystów. Akurat składa się dobrze, że jesteśmy instruktorami pływania. Zobaczcie, jaki uroczy zakątek. O, Rafał już wypatrzył naszą knajpkę, tak? Nie. Jesteśmy przy Cieszyńskiej w Wenecji. Galeria piękna w takim miejscu. Galeria i sklep. Pięknie. I przy tej uroczej uliczce jest plackarnia u Janka. Wybraliśmy już nasze jedzonko. Dla mnie będzie placek po beskidzku z pieczarkami, a Rafał wybrał sobie placek gajowego. I to jest placek ziemniaczanego, pasta po beskidzku i wieprzowy kotlet mielony z cebulką. Mnie go zaintrygowała zupa czosnkowa z grzankami, kapuśniak, bo to taka pewnie kwaśnica, podobno coś takiego, i żurek śląski. Ale myślę, że placki będą konkretne. A tutaj wam podrzucam adres. No, to mój placek po beskidzku z pieczarkami. Placek to jest chyba z milion placków pod spodem. A tutaj gajowy. To jest party mode. Ale szukające fajnie. Wybraliśmy sobie te. Można było wybrać beztłuszczowe, ale oczywiście wybraliśmy takie na tłuszczyku. Pani poleciła, że będą bardziej chrupiące i rzeczywiście słychać jak skwierczą. No, że samego placka spróbowałam bez kapustki pyszne. Ależ było pysznie i konkretnie. Naprawdę. W Błędnicku. Taka fajna miejscowa. A tu jest kafe muzeum naprzeciwko, na kawkę. Właśnie tu już mnie kusiło ciacho. W stronę pójdziemy. O właśnie, i tam spróbujemy, bo to też było czeskie ciasto. Jesteśmy po polskiej stronie jeszcze. Marlenka, ciasteczko? No, tak. I kusiło mnie bardzo, tak ładnie patrzyło na mnie, wyglądało. Zalady, czekajcie, bo placki się dostały do mózgu. Chcę spróbować koniecznie, ale za chwilę muszę to rozchodzić najpierw i dopiero. A teraz czas na tematy, które po tej stronie rzeki są nielegalne, ale po drugiej stronie już jak najbardziej. I wcale nie będziemy palić marihuany, chociaż po drugiej stronie również jest to możliwe. Ale właśnie tutaj chodzi o broń. Idziemy do sklepu z bronią pooglądać. Na przykład tam po drugiej stronie możecie kupić kuszę, kastet i to jest normalnie spoko, ale jak już tu przyjdziecie, to już jest nielegalne. Dużo innych fajnych rzeczy. Idziemy, zobaczymy co tam możemy nielegalnego przemycić. To wygląda, jakby tam były wieżowce, nie wiadomo jak wysokie, ale tu jest ogromna różnica poziomów. No jednak jesteśmy w górach, ma to sens. Tutaj prawie jak w Gdańsku, tramwaj wodny. Hehe. I uwaga, jeszcze jestem w Polsce. Jeszcze w Polsce będę podziwiać rzekę, ale zaraz będziemy. Bo tu w drugiej stronie granicy. Takie one nurkują, zobacz. Tup. O, gdzie my jesteśmy? Cześć. W Czechach. Siema. Cześć, siema. Jak się czujesz? Wow, taka żona. Dobrze, że nie masz żony. Czeski, chiński masaż. No teraz już w ogóle będą prześmieszne żarty, naszykujcie się na to. O, marihuanę, Rafał. A tam nie można jeszcze. To już a to można. Już można, wszystko z marihuany. A tu tak w ramach ciekawostki, takie różności. Lizaczki, herbatki. Wszędzie. To już w ogóle szaleństwo. Wszędzie. A tu już po przejeździe na drugą stronę ulicy można zrobić szybkie czeskie prawo jazdy. Są trochę inne znaki i nie ma pasów, jak są takie uliczki. Ja nigdzie nie widzę pasów. No to brzmi groźnie, ale idziemy do sklepu. Wojaczek. Ulala. Pamiątkę chcesz? Z Cieszyna? O, i tarcza fajna. Wojoczek, nie wojaczek. I przesympatyczny pan jest w środku. Bardzo sympatyczny. I naprawdę tutaj wszystko jest. Wszystko rozumieją, można pogadać o tym, tak, że u nas nie można kuszy, tutaj można. Skomplikowane kwestie lingwistyczne do ogarnięcia. Troszeczkę trudno przewieźć. Płacie pierścieni, pan pierścienu. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale pan pewnie nie. Stenów. W każdym razie władca pierścień. Ja myślę, że my tu do kina powinniśmy, Rafał, pójść. Tytuły filmów już są taką świetną rozrywką. Krotitiele duchów. Jesteśmy przy dworcu i chyba szukamy zaraz jakiejś kawiarni, gdzie będzie to ciacho. Magdalenka, Marlenka. Chodzimy sobie na czeski dworzec. Podjazd. Rafał, krzyżówkę zrób. Dla ciebie zadanie na dziś. Kryzówki. Kilka problemów. Zaraz zobaczyłam, że gdzieś jest restauracja pod padakiem. Nie, chyba muszę znaleźć. Już się ożywiłam, że znalazłam pasy, ale są przekreślone. No dobra, po drugiej stronie są. Nazwa kusi.
nieco bolesna. Świetnie się dogadujemy po czesku w piekarni i zapytałam pani o coś takiego typowo czeskiego. I pani chyba załapała, że z Polski i zaczęła nam po polsku tłumaczyć, co w której bułeczce jest, więc wzięliśmy dwie bułeczki, jak pani powiedziała, że mamy to spróbować i to, no to dobra, spróbujemy. Czy to jest typowo czeskie? Nie wiemy, ale czy jest smaczne, zaraz się przekonamy, już Szafcie już wie. A ja chyba kawki poszukam najpierw. A co, tak dostanę? Dalej. Próbujemy. Mamy coś z czekoladą. Masz. Coś z czekoladą i coś bez czekolady i z syrem. O, dobra, ja mam z syrem. Jak z syrem, to czeskie. I z rodzynkiem czeskim. Dobra, dobra. Czekolada jak? Często francuskie czekolady. Typowo czeskie smaki. No pyszne było, szczerze mówiąc, ale nie wiemy nawet, ile zapłaciliśmy. Bo nie mogę się reagować do banku. Ale tak, poznajemy lokalne smaki. Czy czeskie typowo, czy nie. Nieważne, lokalne, lokalne. Myśmy nie poznawali lokalnych oszustów. Jestem ciekawa, ile razy z tego boiska piłka wpadła do rzeki. I znów jesteśmy nad Olzą teraz. A to jest ten sam most. Ja myślałam, że przejdziemy innym, a to jest ten sam. Czułam się, że jesteśmy sami. Wracamy na polską stronę, bo zmierzamy teraz na Starówkę. Najpierw rynek, a później jeszcze zamek przed nami. No, tu ptamy na górę. I już coraz fajniejsze widoczki. Tam była oranżeria, a wchodzimy teraz na zamek. Po drodze wystawa o cieszyńskich kobietach. Jakie fajne miejsce do leżenia. Magnolia. Spóźniliśmy się na magnolię, bo już płatki upadły. Ale jest jakaś szkoła muzyczna, zgaduję. Ale fajnie. O Jezu, jaka wiedza. Pięknie. Ej, warto było. Zobacz tą wiedzę. Wow! Wow! Taki mały Rafał. Taka duża wieża. No sprawa wieża. Wieża piastowska. Mierzy 29 metrów. Jedyna ocalała z czterech tego typu rodzaju budowli otaczających górny zamek. Zbudowana z łamanego piaskowca. Ile jest tam budowlany? 12 zł za osobę. I bardzo fajnie jest też, że tutaj pięterko. Możemy się zatrzymać, żeby coś poczytać. Jest świetna wymówka. Rotunda może wyglądać znajomo, bo jest na 20 złotówce. Na początku była to kultura łożyska. I pierwsi osadnicy, którzy sobie tu żyli. Ściąga, ściąga. Potem Słowianie i gród słowiański. I sobie tu żyli Słowianie dawni. A potem siedziba kasztelana i tak i się rozbudował ten gród i już. Czytam. Mówiliśmy, że od jutra będzie aktywnie. Zaczynamy dzisiaj. I wyszliśmy na zewnątrz. Oj, kwitnie widok. I przed nami góry. I Olza. I Rafciu, i bloki, super panorama. I jeszcze lekka zadyszka. Jesteśmy tuż nad czubkami drzew. Piękny dzień. Gdzie jest rynek? Rynek. Gdzie jest rynek? Tyle wam mądrych rzeczy już powiedzieliśmy, że teraz wy nam powiecie, gdzie jest rynek? Za górami, za lasami. To jest widok z 20-złotowej banknotu. Wow. Nie monety. Teraz chwila zawahania, bo Rafał mi mówi, że to nie jest to samo, co jest tutaj i to, co nie jest na 20 złotówce. To jest to samo, tylko od drugiej strony, według mnie. Nie? Ej, no, to jest wieża ostatecznej obrony. A to jest rotunda Świętego Mikołaja. Ta, która będzie na banknocie. Ej, dobra, wyjście. Ale zejście jest trudniejsze. Proszę mi wybaczyć początkową pomyłkę. Nie było widać tej rotundy, która jest na banknocie. Ale zaraz Rafciu nam zaprezentuje. I znowu znalazłam 20 zł. No. Ej, nie byliśmy tu w środku. A to można. Zaraz dowiemy się, co jest we wnętrzu. 20 zł. Uważaj. Trzymaj mnie. Myszka, te te schody są myszka, takie uważaj. Szalone. Myszka. No. Spacerek ciąg dalszy, ale tym razem już kilka schodków. Niezła wycieczka nam z tego wyszła. A jeszcze przed nami rynek. A tu jest jakieś duże coś zadaszone, nie wiem co. Co to? Dlaczego to jest takie głębokie? I ciemność. To jest ta z 300 Sparta. Tego wysłańca Xerxesa. To jest Sparta. I rzucał do. No ładny tarasik. No spoczko, tarasik, spoczko.
A teraz, szanowni państwo, lecimy na rynek windą w Toteczku. Gdzie będzie wyjście? A tutaj. Wyjdę z siebie na raz. Nie, jednak z tej. Rynek. Rynek tam? No, gdzieś tam. Rafał wybrał skrót. Ulicą Stromą. Fajnie, fajnie. Fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. Taka nie za stroma. Może tu już zjemy. Mega stroma 10. Chwilę później dotarliśmy na ulicę. Jeszcze. Nazwy nie znam, ale prostą. No dobra, możemy. Ale jeszcze tam w górę? Jeszcze bardziej stromo. Tak. Ale możemy iść tą ulicą. Góry. Ale poczekaj, drzewo ładne. A, już widać, że dobry kierunek obraliśmy. Fajny klimacik. Ale to jest ulica głęboka, więc musimy będziemy schodzić coraz głębiej. Tu są pamiątki, chciałabym dzwoneczek. Nie. Tak. Chciałabym. Tak, tak, tak. Nie. Tak. Może tu już. Ale Rachał wypatrzył w wielu miastach. Ładnego dłuma. Wyszukuje, a tu się rozglądał wcześniej, nie wiem, pięknie. Zdjęcie zrobię. Przed nami biblioteka miejska. No, tu jest tak magicznie. Klimacik. Już powoli widzimy starówkę, naprawdę bardzo ładnie. Ale tu się wyłoniła wieża. Pięknie. O, już widzimy ryneczek. Kanapki cieszyńskie, ale ciekawe, czy o tej porze. Ktoś tu jeszcze jest w ogóle? Do 16, a do 12 w sobotę. Aż. Czemu my tu nigdy nie byliśmy? Jeszcze? Nie wiem. A wy tu byliście kiedyś? No już jesteśmy, to dobrze. Fajnie. Fajnie, fajnie. Robiliśmy sobie zdjęcia przy fontannie i dwie panie również, ale one miały kanapki ze śledziem lokalne, a ja już się wystraszałam, bo jeden z połem już był zamknięty, ale uda nam się wypróbować jeszcze, bo już panie nam straciły skrót. One mają kanapeczki. To tutaj. Idziemy jeść. To do kawy będziemy mieć śledzia. A tutaj jest i sklep z połem. I chyba taki rybny. Tak myślę. Dzień dobry. Tak, i można na miejscu sobie zjeść ekstra. No, zaszaliliśmy za takie trzy wpasione kanapki, każda inna. 12 zł. I mamy tutaj klasyk ze śledziem, kanapkę z pastą jajeczną i kanapkę z sałatką. Właśnie wylądowałam w 16-wiecznym budynku z kluczem w dłoni i podziwiam sobie galerię. Tak na szybko na razie, ale ja to muszę Rafała jeszcze przeprowadzić. Ogólnie to oczekujemy na kawkę. I doczekałam się Marlenki w dwóch wersjach i to w takim wydaniu. Jesteśmy w kafe Herbowa. Mamy lokalne ciacho, kawki, ja mam affogatora, cappuccino. Jest przebosko i tak miło i sympatycznie i pięknie, że idealnie trafiliśmy. Om nom 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 nom. Ile to ma cudownych warstw. Do kawy idealnie. Moje to super. Co za dzień. O ile poranna kawa totalnie do mnie podeszła, to affogato. Jedna z najlepszych kaw w życiu. I wiecie, że ja w tej kwestii nie żartuję. Także kawiarnia Herbowa w Cieszynie na rynku. Polecanko. Oj, tutaj kafe Herbowa, bardzo, bardzo duże polecanko. Tutaj, tuż przy ratuszu, na placu. Idziemy jeszcze rozchodzić to ciacho pyszne, ale już zmierzamy w kierunku auta. Nie no, naprawdę, super. A chodź do tego zielonego kościoła. Rafał wrócił z toalety, to się powiedziałam mu, że się wzruszyłam przed chwilą. Rafał. Jak mnie nie było, po prostu się wzruszyła. Taki miałam moment, bo tak pięknie. Chwila spokoju. Tylko ja kawa i ciasto. Tylko jak gościu pójdzie do kibla. Nie no, przed cudziem po prostu, naprawdę. Czekamy na pociąg, ale nie dlatego, że nim wracamy, tylko samochód jest za torami. Ale życieczka, wróciliśmy do autka, do naszego Brudalska. Mieliśmy jechać na Mainie, ale nie mieliśmy drobnych. I ruszamy do Wisły. Piękne góry, ale przed nami oszukać przeznaczenie. Wisła! Odtrafione pięknie. I Wisła płynie. Wiśle. Skocznia narciarska. Ale widoczek z ulicy już ma. Ale na spacer i tak planujemy wyjść. W ogóle nie wiem, czy ty kojarzysz, że my w Walentynki 2 lata temu byliśmy w Wiśle. Bo najpierw do Zwardonia pojechaliśmy na skuter śnieżny, to w ogóle był czad. A później na spacer tutaj chyba wyskoczyliśmy. Fajnie się jeździło skuterem. No. Teraz chyba nie będziemy mieli okazji. Prędzej zwykłym skuterem. Pompujemy opony, czy nam się nie stanie? Nie chcę. Po
koszulkę. Jesteśmy w Wiśle, zmierzamy do hotelu i plan jest taki, żeby zrobić szybką drzemkę, chociaż ja się obawiam, że jak przysnę, to już nie wstanę, ale Rafał zrobi drzemkę, ja się ogarnę trochę. Ale szybką, ja. Ojej, co to? Coś przystrojonego, chyba jakaś knajpka. Mamy basen w hotelu, więc chcemy wykorzystać te opcje. No i później wyskoczyć sobie na taki wieczorny spacer w Wiśle, tak jest. Odpaliliśmy turbomocę naszego samochodu i wjechaliśmy na górę. Beskidy przed nami. Czyli tam. Beskid. A my widoczek! Wow! Już prawie na miejscu. Jeżdżamy. Pięknie. Siema, siema. Jakieś 3 minuty później ja już jestem gotowa, żeby iść na basen, ale dajmy chwilę kierowcy, żeby się zregenerował, a ja w tym czasie zmyję makijaż. Dzisiaj będę testować maskę do pływania z AliExpress. Jestem mega ciekawa, jak jakoś czego da radę, ale jest piękna, to już wiem. Chcę ponagrywać sobie TikToki. A teraz to stara. Jak mi brakowało pływania, to jest nie do pojęcia. Myślałam, że się popłaczę, jak się zanurkowałam pierwszy raz. Było cudnie, przecudnie i czuję się rewelacyjnie. Ja jestem wodnym stworzeniem i teraz będzie więcej pływania, zdecydowanie, więc jaram bardzo. A teraz przemknęliśmy do pokoju, żeby wygrzać się już u siebie w pokoju pod prysznicem, wybalsamować i odpoczywać. Jest już po 21:00. Zgłodniliśmy konkretnie po basenie, a myśleliśmy, że wyjdziemy sobie na kolację tak na miasto. Halo. No ja zgłodniałam bardzo. A ty zaraz będziesz głodny, jak powąchasz moje jedzonko. Ale kojarzycie tę górę, po którą wjeżdżaliśmy i nasz samochód dzielnie dał radę? No to teraz czeka nas zejście i podejście, bo okazuje się, że tak do takich deptaczków czy coś, to mamy kawałek dalej. A jutro musimy się rano zebrać i być w formie, więc idziemy tylko sobie coś zjeść i wrócić, co i tak będzie już wieczornym treningiem, bo akurat restauracja jest na samym dole, więc pójdziemy, najemy się spoko, ale później trzeba wrócić, także spalimy od razu jedzą. No dobra, motywuje mnie tylko głód. Zgaszę. Okazuje się, że tutaj nie ma oświetlenia żadnego pod tę górkę. Ale przynajmniej nie widać, jak jest stromo. Szukajmy plusu. Jak takie ćmy przyszliśmy do najjaśniejszego punktu i to jest ta restauracja, którą nam polecała pani z hotelu. A to jest takie duże. To tam chyba chcemy, nie? A, bo tu jest pusto i tak wejście obok. Okej. Okay. Jeszcze jednak nie wszyscy śpią. Miło. Wygląda spoko. Bardzo ładnie. Przy tym ogniu sobie usiądziemy pięknie, co? Dzięki. No pięknie, zamówiliśmy pizzkę, jeszcze zdążyliśmy i szukam. O, tak, pizza dla koneserów, leśnych przysmaków. Już mi ślinka cieknie ze szlachetnym borowikiem mozzarellą oraz gorgonzolą, gałązkami rozmarynu i peperoncino. No dobra, domówiliśmy jeszcze focaccia. Bo pani nas poczęstowała takim pieczywkiem i mamy taką pyszną oliwę, że ta pizza może nie wystarczyć. Tak, lokalne smaki. Piękne było pyszne. Pizza z borowikiem po prostu genialna, przewienialna. A takie pieczywko z oliwą pyszne jest nieskończoność. Ile byśmy tutaj dostali, to byśmy wchłonęli. Dzień dobry. Jesteśmy już po śniadanku. Rafał bierze prysznic. Ja właśnie wyszłam z łazienki z płatkami pod oczy. Uwielbiam te z Isanem, bo ja nie wysiedzę długo w miejscu. Mogę robić wszystko naokoło. Nie wiem, czy o to chodzi w relaksie takim spa, aczkolwiek no jak mam te płatki, to mogę sprzątać, latać tutaj i tak dalej i nic mi nie spada, nie zsuwa się, więc są super. I tak sobie zaczynamy dzień. Dzień dobry, Wisła, piękne widoki i zapowiada się kolejne... Kolejny piękny dzień. Lecimy właśnie na szkolenie. Jeszcze w drodze, jeśli nam się uda, to podjedziemy na Mejnie, bo mieliśmy to zrobić już jakiś czas temu i to autko tak coraz bardziej nam się brudzi, a tak dało czadu w tej trasie i jest nieźle wymęczony, więc chociaż tyle dziś dla niego możemy zrobić. Nie znaleźliśmy bankomatu, więc myjemy na bogato za 2 złote. Zawsze to lepsze niż nic. Nie wiem, czy damy radę spłukać. Koniec! Na tyle mamy całą pianę. Szybki prysznic. Okej, okay, nice. To jest nasz pokój. Jak tu jest pięknie. Oczywiście Rafał spuszcza wodę w tle, żeby nie było aż tak pięknie. Ale jest
Lecimy! Po basenie wskakujemy znowu w stroje sportowe, lecimy zjeść kolację i później znowu będziemy tańczyć. Dzisiaj dużo tańczymy, dużo się dzieje. Nie mówimy za wiele, uczymy. Bo... No właśnie. I na basenie i poza basenem. I poznajemy super ludzi i fajnie spędzamy czas. Trochę warsztatowo, trochę aktywnie, trochę basenowo i jest przecudnie. Ale na razie wiele nie mówimy, bo nie wiemy, co możemy mówić. Tak, dużo ćwiczymy i jest fajnie.